Snacks versus Ence. Ence ze zmianami. Słynny piłkarz zakłada własną drużynę CS2. Rozpad duńskiego superskładu. Poznaliśmy grupy na ESL Challenger Melbourne, gdzie gra formacja Rebels. Znamy wszystkie teamy w zamkniętych kwalifikacjach do eSport World Cup 2024. NC po serii bardzo przeciętnych występów, mówiąc łagodnie, widać, że nie trybi za dobrze. Poza dobrym występem na IM Katowice, drużyna gra coraz gorzej. Ostatnio przegrali oni w drugim meczu otwartych kwalifikacji na drużynę, która występuje na co dzień w SEA Main. Po serii nieudanych występów jeden z likerów informuje, że formacja NC jest zainteresowana 19-letnim zawodnikiem z Finlandii. Banjo, młody zawodnik, który grał w takich teamach jak Havu czy Academy Fnatic. Nie ma on jakiegoś większego doświadczenia, więc możemy wnioskować, że Glaive ma ciepłą posadę. Młody zawodnik nie jest iglem, więc w innych miejscach NC szuka rozwiązań. Według Jonasa, czyli tego likera, Apex jest również zainteresowany tym zawodnikiem. Mówiąc chwilę temu o potencjalnych roszadach, te na pewno nie pojawią się przed ESL Pro League. A podczas turnieju od ESL, ekipa NC podejmie Snaxa z Gamer League. Będzie to pierwszy mecz tego turnieju. Co do rozpiski, macie ją w odcinku w poprzednich newsach, więc nie ma co powielać, ale łapcie taki skrótowy moment, fotka grup i tak dalej. 30 kwietnia o godzinie 13:30 rozpoczniemy show. Mecz NC vs Gamer League będzie w formacie BO3. Jest to turniej LAN rozgrywany na Malcie. Zwycięzca tego pojedynku podejmie prawdopodobnie Maus, bowiem ci grają na Bad New Kangaroos i przyznam szczerze, nie wierzą w porażkę ekipy Siuchego. Wypróbuj stronę CSGO. Otwieraj codziennie darmową skrzynię i zdobądź super skin. Z kodem Majki otrzymasz 2 złote 10 groszy na start oraz 10% do depozytu. Na stronie znajduje się wiele różnych skrzyń i co jakiś czas pojawiają się specjalne eventy, z których możesz zdobyć super nagrody. Na stronie mamy także Case Battle, gdzie toczysz bitwę na skrzynki z innymi użytkownikami. A jeżeli uzbierasz już przedmioty, to możesz je wymienić na dowolny przedmiot dzięki funkcji Exchanger. Wbij na stronę z linku w opisie i sprawdź swoje szczęście. Simon Kier, słynna gwiazda mediolańskiej piłki nożnej, jak cytują tutaj gazety, prasa, oraz reprezentant Danii, otwiera własną drużynę w Counter-Strike 2. Są to bardzo dobre informacje, ponieważ kolejna mocna persona wkracza w ten e-sportowy świat. Mamy już m.in. Davida De Gea, który tak naprawdę jest włodarzem formacji Rebels. Organizacja piłkarza nazywa się Wopa Esports, a skład wygląda następująco. Zer, Lix, Gnofi, Lumsen oraz VSTR, czyli były line-up ekipy Alpha Gaming. Znamy grupy na ESL Challenger Melbourne. W grupie A mamy formacje Apex, Aurora, Party Astronauts oraz School Sunday. Ciekawa nazwa swoją drogą. A w grupie B Polacy, czyli Rebels, MIBR, Rooster oraz KZG. Wydaje się, że drugie miejsce to cel minimum i awans do playoffów powinien pojawić się. Najcięższym rywalem w tym turnieju będzie bez wątpienia Aurora bądź MIBR. Apex niby też jest mocne, ale jakoś nie czuję tego, aby oni mogli coś tutaj więcej zdziałać. Jak oceniacie realne szanse Rebels w tym turnieju? Moja predykcja to takie solidne playoffy. Wygrać będzie ciężko, chociaż bardzo mocno kibicuję. Znamy wszystkie teamki podczas eSport World Cup. W czwartek skończyły się otwarte kwalifikacje, a tam mieliśmy w zasadzie jednego przedstawiciela z polskiej sceny w dniu numer 2, plus oczywiście Snaxa z Gamer League. Zarówno Janusz, jak i brazylijski Luz odpadli z tych kwalifikacji. Szkoda, bo mix brazylijski Luz pokonał po drodze czy to NIP, czy Heroic. Wracając jednak do teamów, które wystąpią w turnieju, to mamy z otwartych kwalifikacji MIBR, M80, The Mongols, FlyQuest, GG Ho oraz z europejskich kwalifikacji drużyna. Do tego, jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, pozostała reszta teamów to będziecie mieli w tym momencie na ekranie. No i cóż, będzie to turniej z olbrzymią pulą nagród, więc na pewno wyczekujcie, bo będzie się działo w stolicy Arabii Saudyjskiej.
Payne wygrywa cały turniej Global Esport Tour Rio 2024. Turniej, który był rozgrywany oczywiście w Rio w Brazylii, z pulą nagród $200,000. No i Payne zaskakująco wygrywa tego typu turniej, bo mieliśmy, no nie ukrywajmy, mocarne formacje na tym turnieju. No mocarne, jeżeli chodzi o takie brazylijskie drużyny, bo była m.in. Furia, było MIBR, było Imperial, dodatkowo też OG, Monte, Met Esports i 9Z. A tutaj, no w moim odczuciu, niespodziewanie Payne było w stanie zwyciężyć. Co ciekawe, przegrali oni w upper w finale z Imperial wynikiem 2-1 w mapach, no ale później odpłacili im się, wygrywając właśnie 2-1 w wielkim finale i inkasując właśnie zwycięstwo oraz oszałamiającą pulę $100,000 właśnie na swoje konto. Także wielkie brawa dla Payne. No z takich informacji to mogę powiedzieć, że Monte trochę rozczarowało, bo zajęli oni 7-8 miejsce wspólnie z Met Esports. Dodatkowo Furia 5-6, no słabiutko strasznie, ale tam są oczywiście zmiany. 9Z powieliło miejsce Furii, OG top 4, MIBR top 3, Imperial top 2 i Payne jako top 1. Mówiłem chwileczkę temu o NC, natomiast no jeszcze 19 przegrali oni spotkanie na Amkale i ten meczek tak naprawdę był no bardzo dziwny, bowiem no na przykład na mapie Deniuk formacja NC no prowadziła tutaj bardzo mocno, bo było bodajże 8-1, jeżeli dobrze pamiętam, a okazało się, że przegrali oni mapę 13-10, no i ogólnie cały mecz wynikiem 2-0, jednoznacznie odpadając z kwalifikacji Thunder Peak World Championship. A turniej Thunder Peak jest to dosyć prestiżowy cup i tutaj jedna z drużyn awansowałaby właśnie na wielkie finały, ale NC zajmuje tak jak Gamer Legion lokatę 5-8 i no niestety jedna jak i druga ekipa odpadają z tego turnieju. Nie wiem, co się wydarzyło, ale podobieczni Hundena, czyli Sashi, wygrali sobie kwalifikacje do Esport World Cup 2024. Mieliśmy jednego slota na Europę, a tak naprawdę Sashi niespodziewanie pokonało takie team jak Cloud9 czy też Eternal Fire. No dla mnie szok totalny, bo w sumie wzięli się oni znikąd, czy może nie totalnie znikąd, ale no kurczę, no nie jest to team, który uważam, że byłby w stanie sobie poradzić, a oni od Open Quali no jechali jak burza. Wins Gamer Legion z Ruby, z Good Eagles, później Cloud9 2-1, ponownie Cloud9 2-0 i w finale Eternal Fire 2-1, tylko w zasadzie w tym runie przegrali raz na Eternal Fire na samym starcie właśnie zamkniętych kwalifikacji do EWC 2024. A tak patrzymy właśnie na wcześniejsze wyniki tej formacji, to no, Sashi przegrało na Passion Wave w EPL-u, na Yali przegrali z Good Eagles, wcześniej wygrali na Xprizzy i przegrali na młodych adeptów z Navi. Także no, dla mnie naprawdę niespodziewany run i zobaczymy, co z tego większego wyniknie. A w strefie transferowej, po odejściu Dupricha do Falcons, posypał się projekt Xprizzy, bowiem zarówno Refresh, jak i Rojay opuszczają drużynę i ogłaszają chęć znalezienia nowego teamu jako free agenci. Hadzi zostaje wolnym agentem. Opuszcza on znaną organizację 3D Max. Były analityk zespołu Lambert przejmuje nową rolę w OG. Od dziś będzie pełnił on funkcję głównego trenera. Strefa meczowa. Brazylijski Luz pokonuje w derbach polski Rebels 2-0 i pozostaje w walce o ESL Challenger League. Przypomnę, że z tego turnieju można dostać slota do Pro League. Wszystkie polskie teamy, czyli Enterprise i Permitta, odpadają z turnieju RES European Series. Dodatkowo warto zaznaczyć, że nie udało się żadnej polskiej ekipie wygrać chociażby jednego spotkania na tym turnieju. It is Zero Fix to constantly be getting these kills, and he's made it even two. Just as we're watching the pull out from mid try and make it extremely expensive, he's now going to try and work a 1v5 to 1v2. Unfortunately, 13 points of health. These are the perfect taps to the headshot. This would be a highlight round for his very early career. Zero Fix is extended right into the casualty, and now it's veteran v youngster, Fear versus Kaspersky. Fear is going to wait this out. He has the bomb in his dominion. He starts pressing. This could be perfect on the T side clutch, but it's all a case of timing. Everything is just down to positional advantage. Not seen! Oh, Kaspersky's done it! That is a 1v5 from the young ball. Right there for Passion.